ustawić się w kręgu. Nawet te z nas, które chwilowo nie mają oczu. Po prostu chcę uniknąć... O, Geralt, czekaliśmy na ciebie. Miło z waszej strony. Miałeś wyjaśnić swój plan. Jest prosty, co nie znaczy, że prosty do wykonania. Aktywuję Kamień Słoneczny. Jeśli Karantir odpowie na wezwanie, po chwili Naglfar pojawi się w zatoce. Loża powstrzyma statek przed powrotem do ich świata, a cesarska flota zablokuje ucieczkę drogą morską. Potem siódmy pułk piechoty Imlach dokona abordażu. Pod komendą księcia Var-Atre i z twoją pomocą. No, no. Emhyr nie szczędzi środków. Wstrzymał całą ofensywę na Skellige, żeby nam pomóc. Nie robi tego bezinteresownie. Robi to dokładnie z tego samego powodu, co my. Szanowni państwo, mniej gadania, więcej robienia. Dziewczyny, idziemy na klify. Powodzenia. Twój plan nie uwzględnia jednego istotnego elementu. Co z Ciri? Zaczeka w bezpiecznej odległości od Naglfaru. Zgaduję, że to nie był twój pomysł. Nie. Mój pomysł był taki, żeby płynąć z tobą. Ale nie zgodziłem się. To zbyt duże ryzyko. Nie masz prawa jej rozkazywać. Zabawne. Zirael powiedziała to samo, tylko znacznie głośniej. Mam takie prawo, bo tylko ja potrafię aktywować kamień. Zrobię to na moich warunkach albo wcale. Zirael uznała siłę tego argumentu. Nie wątpię, że i ty ją dostrzegasz. Zirael, przysięgasz, że zostaniesz na brzegu? A mam jakiś wybór? Dokąd idziesz? Na spacer. Tego też mi nie wolno, bo jeszcze sobie nogę złamię. No tak, starsza krew potrafi być gorąca. Charakter to ma akurat po ojcu. Polemizowałbym. Emhyr jest pragmatykiem, a Ciri idealistką. Idealistką? O czym ty mówisz? Nieważne. Czas goni. Jeśli chcesz coś załatwić, naważyć tych swoich specyfików, zrób to teraz. Potem nie będzie kiedy. Będę czekać przy łodziach razem z żołnierzami. Chyba, że idziesz ze mną. Nie ma co zwlekać. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. Za mną.